Cześć kochani, tu Rita z Pracowni Literackiej. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem porozmawiamy sobie o weselu. Przygotowałam dla Was w pigułce takie combo, odrobinę streszczenia i odrobinę opracowania tej lektury. Mam nadzieję, że będzie to dla Was taka dobra baza, fundament do tego, abyście mogli później tę wiedzę uzupełniać i świetnie przygotować się czy to do sprawdzianu, czy to po prostu do matury. Wszystko to, o czym dzisiaj powiem w filmie, wyślę do Was zupełnie bezpłatnie już za kilka dni od tego momentu, czyli za kilka dni od publikacji materiału. Jeżeli chcecie te notatki, to podajcie proszę swojego maila w zapisie na newsletter. Tak jak wspomniałam, jest on bezpłatny i od momentu zapisania otrzymujecie zazwyczaj co środę notatki z materiałami dotyczącymi kolejnych filmów, jakie publikuję. Dzisiejszy materiał jest związany z jedną z próśb, jakie padły na YouTubie. Na Instagramie zdecydowaliście, że wolicie właśnie na tę chwilę otwert durkę wesele, więc myślę, że bez dalszego przedłużania możemy rozpoczynać naszą młodopolską podróż. Kochani, pokażę Wam ten komentarz, jaki mnie zmotywował do przygotowania tego materiału i będzie z niego coś merytorycznie dla Was wynikało, także uzbrójcie się w cierpliwość. Błagam, nagrałaby Pani o weselu, myślę, że większość z nas nie wie, o co tam chodzi. Ja też byłam w Waszej sytuacji. Mimo, że język polski lubiłam i naprawdę dobrze się na nim czułam, to jednak to wszystko, co symboliczne, oniryczne albo takie jakieś niejasne, fantastyczne, nie było moim ulubionym. W związku z tym też nie wiedziałam, o co chodzi w weselu. I pomyślałam sobie, że ten materiał zacznę od takich kilku zdań, od już takiej turbo pigułki, tego i będzie to odpowiedź na pytanie o to, o co chodzi w weselu. A zatem, wesele pokazuje, że polskie społeczeństwo nie jest zdolne do powstania i odzyskania niepodległości, gdyż klasy społeczne nie rozumieją się wzajemnie i nie potrafią się ze sobą komunikować. Każda z warstw ma istotne wady, tu będzie obraz chłopstwa, inteligencji. Zjawy i upiory, które pojawiają się w weselu, przybywają po to, aby ukazać wady społeczne, wyśmiać stereotypy oraz mity narodowe. Poza tym wesele krytykuje zjawisko chłopomanii. Czyli mamy tak naprawdę kilka pojęć. Powstanie, obraz społeczeństwa, zjawy i upiory i chłopomania. I w tym wszystkim chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że Polska nie jest dostatecznie dojrzała, aby powstać, aby odzyskać niepodległość. Fakt, Wyspiański użył dziwnych zabiegów, to znaczy schodzą tam postaci z obrazów i upominają postaci realistyczne, które tak naprawdę są oparte na innych postaciach o pewnych kwestiach narodowych, ale z tym wszystkim sobie poradzicie, jeżeli będziecie pamiętać właśnie o tym. Społeczeństwo polskie wewnętrznie, takie, które nie umie się porozumieć, nie jest w stanie odzyskać niepodległości. Amen. Autorze, słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to taki krótki rzut oka na biografię Wyspiańskiego, aby się lepiej poczuć w tej tematyce, zrozumieć, kim on był. A był, słuchajcie, człowiekiem wielu talentów. Był malarzem, projektantem mebli, kostiumografem i zresztą ta miłość do teatru sprawiała, że był wybitnym dramaturgiem i wśród tych wszystkich innych zainteresowań artystycznych, jakie miał, to teatrowi był wierny przez całe życie, skonstruował nawet taką koncepcję teatru, kochani, ogromnego, więc jest tutaj bardzo zainteresowany. Jak chcecie, to sobie doczytajcie właśnie na ten temat. No i w związku z tym też kandydował na stanowisko dyrektora teatru w Krakowie. Nie udało mu się to, bardzo to przeżył. W życiu prywatnym był związany z chłopką, więc to jest ciekawe połączenie tego, o czym pisze. Pisze o chłopomanii, a sam jest mężem chłopki. No i niestety zaczął wcześniej chorować i szybko zmarł. Także wybitny człowiek, wielu talentów, zafascynowany teatrem, o ciekawym, lecz niewolnym od trudów w życiu prywatnym. Informacje ogólne, czyli taka metryczka. Data wydania 1901, epoka oczywiście młoda Polska. Rodzaj dramat, gatunek dramat symboliczny, czas akcji, XX wiek, miejsce akcji, Bronowice pod Krakowem. No i geneza, inspiracją do stworzenia dzieła był oczywiście udział Wyspiańskiego w weselu jego przyjaciela Lucjana Rydla i chłopki Jadwigi Mikołajczykówny. To się odbyło w listopadzie 1900 roku i zawsze zachodziłam w głowę, jak on tak szybko od listopada, bo bodajże w marcu 1901 była
jakby premiera też spektaklu, jeśli się nie mylę. W każdym razie niezwykle szybko mu to poszło, także gratulujemy. Brawo! To teraz bohaterowie. Mamy bohaterów realistycznych i fantastycznych. Zaczynamy od realistycznych. Każda z postaci jest oparta na kimś prawdziwym. Od góry tabeli, jaką tutaj gdzieś zobaczycie, będą podane te postaci najbardziej istotne. Czyli mamy pana młodego, oczywiście Lucjana Rydla, pannę młodą Jadwigę Mikołajczykównę, gospodarza, czyli Włodzimierza Tetmajera. Jest on bratem przyrodnim Kazimierza. Przerwy Tetmajera, tego od wierszy o Tatrach, a on jest znowuż poetą w tym utworze. Mamy też gospodynię Annę z Mikołajczyków, czy dziennikarza Rudolfa Starzewskiego, Nosa, malarza Noskowskiego, Tadeusza, chociaż tak się nie powinno mówić, Tadeusza Noskowskiego. No i dalej już są osoby, których personalia może nie są aż tak istotne, ale znajdziecie je w tym filmie po to, że jeżeli ktoś z Was chciałby mieć orientację, no to proszę bardzo, wszystko tutaj jest. A teraz bohaterowie fantastyczni, czyli ci, którzy zazwyczaj przerażają nas najbardziej. Zacznijmy od tego najważniejszego chochoła. Któż to jest? Cóż to jest? To jest, jak głosił jeden ze złośliwych komentarzy pod weselem, upersonifikowana kubka słomy grająca na skrzypcach. Jest w tym sporo prawdy, bo to jest, słuchajcie, coś takiego, czym się obtacza na zimę, otacza na zimę krzaki, żeby nie zmarzły. To jest rzeczywiście słoma, to jest jakaś taka kukła. Więc to jest chochoł. On przychodzi do Isi, czyli Jadwisi, stąd to zdrobnienie, córki gospodarzy, no i rozpoczyna taki pochód zjaw, zapowiada, że one będą. Później mamy widmo, czyli zmarłego narzeczonego Marysi, który się pojawia, jest to tak naprawdę malarz wcześniej, znaczy za życia wykonywał profesję malarza. Mamy też Stańczyka, którego przedstawiać nie trzeba. On schodzi z płótna Jana Matejki i tutaj Stańczyk upomina dziennikarza, bo to z nim rozmawia, że dziennikarz prowadzi nieodpowiednio jakby swoją politykę, że powinien działać inaczej, bo w tej chwili usypia naród, który nie pamięta o dawnych sukcesach. Stańczyk uświadamia dziennikarzowi, że głos dzwonu Zygmunta między innymi to nie tylko uroczyste pogrzeby, ale też duma związana z przeszłością i że dziennikarz powinien działać inaczej. Mamy także rycerza, czyli Zawiszę Czarnego z Grabowa. Rycerz ma to do siebie, że reprezentuje wszystko to, co piękne w przeszłości Polski, to, na czym można polegać, jest nawet taki związek frazeologiczny, polegać jak na Zawiszy. No i on przychodzi do poety, mówi mu, że powinien tworzyć takie utwory, które zachęcałyby do walki, a nie te dekadenckie i takie, wiecie, narzekające. Hetman to znowuż to, co w polskiej tradycji złe, bo to zdrada, Konfederacja Targowicka. On rozmawia z panem młodym. Upiór to znowuż Jakub Szela, przywódca rabacji chłopskiej. O co chodziło w rabacji chłopskiej? Chłopi zbuntowani przez austriacką administrację, powstali przeciwko szlachcicom i zginęło wtedy wielu właśnie panów. I upiór rozmawia tutaj z dziadem, przychodzi do dziada. I na końcu Bernychora. Co ważne, to jest on, nie ona i pisze się to jego przez samo H, więc samo H i to jest on. I to jest wieszcz Wróżbita, taki liryk pochodzący z Ukrainy. On rozmawia z gospodarzem, wybiera gospodarza na przywódcę tego powstania, które trzeba by zorganizować i daje mu złoty róg. Jak wiemy, to wszystko później się mu nie udaje jednak, to powstanie, ale w tym momencie Wernychora daje gospodarzowi szansę na odzyskanie niepodległości. Skoro mówiliśmy o postaciach, no to warto byłoby pomówić o obrazie inteligencji chłopstwa, czyli o tym obrazie społeczeństwa, które się wyłania z wesela. Wyspiański nie szczędził żadnej z tych warstw. Zacznijmy od inteligencji. Mówi się o tym, że jest niezdolna do czynu, pogrążona w dekadenckich nastrojach, powierzchownie i obsesyjnie zafascynowana wsią, czyli że tutaj wyznaje chłopomanię. To jest bardzo ważne pojęcie przy weselu. No i w przypadku dziennikarza, on jest lekceważący w stosunku do ludzi pochodzących ze wsi. Myśli, że wieś to tylko taka sielanka i Arkadia. No czyli mamy tutaj jak najbardziej tę powierzchowność. Czy pana młodego, który znowuż reprezentuje chłopomanię. Ale chłopstwo nie jest lepsze, bo mamy je przedstawione jako niedojrzałe politycznie, niesamodzielne, zainteresowane własnymi korzyściami, takie egoistyczne, ale z drugiej strony świadome swojej siły i tutaj czepieć
Czepiec między innymi mówi o tej samoświadomości. No a znowuż Jasiek, gubiąc złoty róg, który przekazał mu gospodarz i w który miał zadąć, ażeby rozpocząć powstanie, dać sygnał do powstania, a gubi go, pamiętamy, ponieważ schyla się po czapkę z pawich piór, udowadnia, że ważniejsze dla niego są wartości materialne od wartości no, tych duchowych, narodowych. O, narodowych, dobre słowo. No i mamy symbole, na pewno to się pojawi na wszelkich kartkówkach i też jest ważnym tematem. Mamy chatę bronowicką, czyli Polskę jako naród. Wszyscy gromadzą się w tej chacie, przedstawiciele rozmaitych warstw, a zatem mamy tutaj naród. Złota podkowa to szczęście, dzwon Zygmunta, wielkość i chwała Polski. Złoty róg, no to jest ten sygnał do walki o niepodległość, czapka z pawich piór, próżność, a chocholi taniec, no to powiedziałabym zniewolenie jakieś takie, że nic się nie da już zrobić. No i zapytacie pewnie, no to gdzie to wesele stosować w przypadku matury ustnej, albo jak je wykorzystać na rozprawce? Już mówię. Relacje literatury i rzeczywistości, jak najbardziej, tutaj mamy. Chłopomania, no to już mówimy wieś, chłopstwo, motywy ludowe, tradycja. Dekadentyzm, czyli te nastroje poezji, poetów młodopolskich omawiane w weselu. Miłość, na przykład tutaj Ludwik i Marysia, czyli ten upiór, nie, on się nie nazywa upiór, widmo. Tak, on się nazywa Widmo. Dalej mamy flirty, no bo poeta też flirtuje z kobietami. Duchy, upiory, sen, rzecz jasna, obraz narodu polskiego i tutaj różnice społeczne, rozwarstwienie, niezrozumienie, problemy z komunikacją, gwara, a język ogólny, taniec, wesele, ślub, biesiada, inteligencja, artysta, poeta, poezja, literatura, malarstwo i jestem pewna, że jeszcze wiele, wiele innych. No i cóż, teraz przechodzimy do szybkiego streszczenia z elementami opracowania, jakie dla Was przygotowałam, to może będzie taka udana trampolina, mam nadzieję, że chociaż jedno zdanie, co się Wam powie i będziecie mogli właśnie sobie później wskoczyć już do takiej pracy własnej nad tą lekturą. A zatem akt pierwszy. Na wesele do podkrakowskich Bronowic zjeżdżają przedstawiciele różnych stanów. Rozpoczynają się rozmowy, na przykład dziennikarza z Czepcem, inteligent lekceważy zainteresowanie chłopa polityką, czy radczyni z Kliminą. Pierwsza z nich nie zna wiejskich realiów i nie wie, kiedy sieje się zboże. Pan młody pozostaje pod wielkim urokiem swojej żony, zachwycając się na przykład elementami jej stroju, chłopomania. Okazuje się, że wśród inteligentów dominuje dekadentyzm, zaś chłopi są gotowi do walki, ale brakuje im przywódców. Początek utworu ma realistyczno-satyryczny charakter, ponieważ obecne są w nim wyłącznie realistyczne postaci. Na końcu aktu pierwszego Rachela zaprasza na wesele Chochoła i tym samym, słuchajcie, przechodzimy do aktu drugiego, gdzie pojawiają się już postaci fantastyczne, więc ten akt ma trochę inny charakter niż początek utworu. Isi, Jadwidze, córce gospodarzy, ukazuje się Chochoł i zapowiada nadejście postaci fantastycznych. Kolejno pojawiają się Ludwik de Lewaux, jeśli dobrze czytam, stańczyk, rycerz, hetman, upiór. Większość z nich przypomina o ważnych kwestiach związanych z polskością. Następnie postaci fantastyczne znikają, a rozmowy prowadzą realistyczni bohaterowie. Rachela w swojej wizji postrzega bronowicką chatę jako całą Polskę. Na przyjęciu pojawia się Werny Chora, który zaleca gospodarzowi przygotowanie powstania i wręcza złoty róg. Ten jednak idzie spać, a ważną misję przekazuje Jaśkowi, który jest jego parobkiem. No i akt trzeci. Gospodarz drzemie, nos wykłada swoje idee i opisuje dekadenckie nastawienie. Czepiec kłóci się z muzykantami, zgromadzeni w chacie ludzie prowadzą półprzytomne rozmowy. Panna młoda opisuje swój sen, pyta poetę o to, gdzie jest Polska, a on wskazuje na serce. Wszyscy oczekują na przybycie Jaśka, pojawiają się dziwne znaki, na przykład jakieś odgłosy w powietrzu. Chłopak dociera do chaty, ale bez rogu, ponieważ zgubił go sięgając po czapkę z pawich piór. Pojawia się Chochoł, który szydzi z Jaśka i nakazuje mu zebrać wszystkich, połączyć w pary i tańczyć. Parobek słyszy głos pijącego koguta i ma nadzieję, że obudzi on weselników i zmobilizuje do powstania. Tak się nie dzieje, wszyscy pogrążają się w lunatycznym tańcu. Czyli jaka jest odpowiedź, jeszcze raz powiedzmy, na to pytanie Wyspiańskiego, czy Polska jest w stanie odzyskać niepodległość? Negatywna. Nie jesteśmy dostatecznie dojrzali, nie mamy tej witalności i siły i nie umiemy się porozumieć. I to Wyspiański w swoim dramacie przy akompaniamencie z użyciem postaci fantastycznych
przekazał. Kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, powtórzę to chyba trzeci raz, że chociaż odrobinkę gdzieś tam Was wsparł, co nieco pomógł sobie w głowie poukładać. Jeżeli macie ochotę na notatki do tego materiału, to zapiszcie się właśnie na newsletter, bo wtedy materiały od momentu Waszego zapisania do każdego kolejnego filmu będą trafiać na Wasz adres mailowy. Nie zapomnijcie tylko potwierdzić swojego zapisu, jak będziecie wykonywać całą procedurę na mojej stronie internetowej www.pracownialiteracka.pl. Dziękuję, ściskam, powodzenia na maturze, powodzenia na sprawdzianach i generalnie w życiu wszystkiego dobrego. Pa, pa!